Mam nadzieję, że to referendum przepadnie. Przy okazji mam nadzieję, że przepadnie również referendum, które mamy, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, bardzo gorąco radzę posłuchać na przykład audycji w Polskim Radiu Komitetów, które się zarejestrowały. Przejdzie Państwu absolutnie ochota, żeby się wybrać w niedzielę do jakiegoś lokalu i oddać swój głos, ponieważ to, co się tam dzieje, to jest czysty skandal. W najnowszym numerze Polityki też jest opis tych audycji, bo one to są te obowiązkowe, które są nie tylko w radiu, ale także w telewizji. Ja sporo jeździłam ostatnio samochodem i słuchałam radiowych i nie wiadomo już, śmiać się czy płakać. I myślę, że to nie jest tak, że Państwowa Komisja Wyborcza czy radio, które musi się za to wstydzić, czy telewizja, która musi się wstydzić za to, co tam się odbywa, bo to są jakieś reklamy dziwaczne prywatnych ludzi, jakichś nieznanych stowarzyszeń, być może nawet próby wyłudzania pieniędzy. Nie wiem, czy rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza jest bezsilna, skoro na przykład proponuje, żeby w niedzielę obowiązywała cisza jakaś, nie wiem, referendalna. Nie rozumiem, dlaczego ma obowiązywać cisza, dlaczego, nie wiem, ma nie być audycji politycznych, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Wydaje mi się, że ciągle mamy jakiś kłopot.